3 maja Stadion Olimpijski Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji gościł kilkaset lekkoatletek i lekkoatletów podczas ogólnopolskiego meetingu otwarcia sezonu 2022. To ostatnie 2 lata to mieliśmy wiele kłopotów, tak, szczególnie organizacyjnych, wiadomo, związanych z sytuacją pandemiczną, czy inaczej mówiąc covidową w Polsce. To ilości osób startujących, to inne po prostu ograniczenia. Dzisiaj mamy tą taką radość w środku, że możemy rozpocząć cały sezon 2022 roku już bez tych wszystkich ograniczeń. Stąd prawie 300 startujących osób z 4 województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i gospodarzy województwa lubuskiego. Czołowe kluby sportowe nad naszego województwa, tym prawie 50 zawodników Lubusza Słubice i jest to takie fajne i cenne. Ja się bardzo cieszę, że możemy tutaj jako środowisko słubickie wspólnie promować lekką atletykę. Piękny stadion, piękne warunki, a dzisiaj też przepiękna pogoda. Szykujemy co najmniej 25 imprez sportowych w tym roku, organizowanych bądź współorganizowanych przez Słubicki Ośrodek Sportu. Także na pewno hasło Misja Sport będzie od nowa wprowadzane w życie. Skoro pandemia się skończyła, wracamy do sportu na naszych obiektach. Pan Andrzej Szczęsny, wiceprezes zarządu Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki, który w latach 60. rozpoczynał swoją sportową karierę właśnie na słubickim obiekcie, uczestniczył również w meetingu otwarcia sezonu. Jeżeli tutaj dzisiaj można by się spodziewać, to liczę przede wszystkim na konkurencję rzutu dyskiem, bo tam zawsze w tych pierwszych startach po zgrupowaniach dość ciekawe wyniki. A poza tym, no to zobaczymy, będziemy po zawodach wiedzieć. Zdałoby się, żeby ponad 50% uczestników poprawiło swoje rekordy życiowe i to będzie najważniejsze. Były zawodnik Lubusza Słubice, 2-krotny mistrz paraolimpijski i 4-krotny mistrz świata w skoku wzwyż, Maciej Lepiato, nie krył radości z rozpoczynającego się sezonu. No niestety marzec i kwiecień bardzo mocno nie dopisały, jeżeli chodzi o temperatury w Polsce i jest to moje w ogóle pierwsza styczność ze stadionem w tym roku. Także fajnie, że dzisiaj pogoda dopisała. Więc duża niewiadoma, jaki wynik by nie był. Główny cel tutaj to oczywiście cel taki treningowo-szkoleniowy, bo jak ja to mówię zawsze, najgorsze zawody są lepsze niż najlepszy trening. A tak przyszłościowo w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Paryżu również, które będą już kwalifikacją do Igrzysk w Paryżu. No i za 2 lata Igrzyska w Paryżu, tak w dużym ramowym skrócie. Sezon lekkoatletyczny wystartował, a więc my co pewien czas będziemy Państwu przekazywać to, co dzieje się na sosirowskim obiekcie.